są naklejki z poprzedniej, jednej z poprzednich wystaw, to jest sprzed prawie 2 lat, też artysty z Trójmiasta, Jakuba Tyleszka, no ale dlatego tak dużo mówię, bo zwykle na tarcjach nic nie mówię, ale żeby uczynić moje zaniedbanie związane z informacją taką, żeby jakiś plakat powiesić, chociażby żeby było wiadomo jaki artysta i jaki tytuł, to chcę powiedzieć, że tytuł to zmiany, więc bardzo proszę o wyjaśnienie, dlaczego właśnie taki tytuł? Przede wszystkim na początku dziękuję za przybicie. Bardzo się cieszę, że się pojawiliście. I bardzo cieszę się i dziękuję za zaproszenie do wystawienia tutaj. Jestem pod wrażeniem tego miejsca. Jest dosyć, no jakby to powiedzieć w skrócie, magiczne. Może nie jest to jakaś tam perfekcyjna przestrzeń, ale właśnie dlatego zdecydowanie czuję, że ta instalacja tu pasuje i powinna być tu wystawiana. Projekt ten został zrealizowany na początku września. Na celowe zaproszenie młodych kuratorów z Gorzowa. Potem myślałem jednak, żeby poszukać jakiejś innej przestrzeni. Akurat wyszło tak, że tutaj profesorowi Marianowi Stachorkowi bardzo się spodobała ta instalacja i to miejsce z kolei mi, więc wszystko idealnie się złożyło. Myślę, że ciekawie tutaj się wpasowała ta instalacja. Tytułem, tematem wystawy jest... tytuł są zmiany, tak? Z dwojakiego powodu. Pierwsze to jest, pierwszym powodem tego tytułu jest to, że ja, tak jak już tu profesor wcześniej powiedział, jestem rzeźbiarzem, ceramikiem. Oscyluję przy takich bardziej klasycznych formach. Zajmuję się w większej mierze właśnie produkcją, wytwarzaniem obiektów ceramicznych, a właśnie ta instalacja, która powstała niedawno, jest taką moją nową drogą, moim takim nowym odkryciem. Także zdecydowanie nie zarzucam ceramiki, ale też otwieram się na inną formę rzeźby, na inną formę zagospodarowania przestrzeni, więc dlatego zmiany. A drugim powodem, dlaczego ta wystawa nosi taki tytuł, są zmiany zachodzące w życiu, tak? Czyli tak naprawdę temat, który dotyczy samej instalacji. Są to zmiany nadchodzące, nie wiem, w związku z czasem. Mamy młodych ludzi, którzy gdzieś tam dorastają, stracenie niewinności, jakiegoś takiego utrata niewinności i zmiana w przejście w taki świat jak najbardziej dorosły, nadciągające takie chmury decyzji, konsekwencji związanych z różnymi decyzjami. Także zetknięcie dwóch światów, dojrzałego, dorosłego i świata dziecinnego, który musimy gdzieś tam pozostawić. Też jest tutaj krótki tekst napisany, także zapraszam do przeczytania. No i to chyba w skrócie. Tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam, chętnie odpowiem. Dziękuję. Dziękuję. I zapraszam na lampkę wina. Ja tutaj chcę jeszcze szczególnie podziękować Tomkowi Wleszlakowi, który jest moim doktorantem, bo bez niego nie trafiłbym na Marka Estera pewnie tak szybko. Dzięki Tomkowi zobaczyłem tą instalację Marka. No i rzeczywiście bardzo mi się spodobała i dlatego. Ja z mojej strony chciałbym bardzo Tomkowi podziękować za pomoc przy instalacji. No jednak wiadomo, każdy z nas wie, że przy instalacji, przy montażu wystaw zawsze gdzieś tam jest coś do zrobienia, także druga osoba jest bardzo pomocna, no i Tomasz tutaj stanął na wysokości zadania. Dzięki. Także zapraszam na lampkę wina, albo chłodnego, albo grzancie, jeżeli jeszcze został. Albo wyłączą łatwo, jeżeli ktoś na przykład prowadzi samochód.